Dzień dobry, są. Z tej strony Dziadek Marek. Witam was na moim kanale. Gramy w Farming 22. Znajdujemy się na mapie oczywiście koło Bergman. Aktualnie na wersji 1.4.0.0. Ale już niebawem nadchodzi nowa wersja 1.5.0.0. Aktualnie teraz trwają testy 1.5.0.2 beta 2, ale ja nie biorę udziału tym razem, także poczekam sobie, co będzie w przyszłości. A my dzisiaj zajmiemy się kupnem byków do... czekajcie tylko to, dobra, do mojej nowej obory, że tak powiem. To przygotowałem od sąsiada TMR z siana. Znaczy z koniczyny to jest TMR, sorry. Dał mi jeden ten paszowóz, poprosiłem go. Dobra, teraz jedziemy. Zawieź sobie tam właśnie. Mam tam sobie zrobione, wiecie, ten silos i mam tam koniczynę, on się dopiero robi, także na tą chwilę bym nie mógł i tak stamtąd wziąć, bo jeszcze nie na pełnej fermentacji, nie? O, tam akurat na przód pojedziemy sobie. Sobie ostatnio zrobiłem tutaj właśnie kursy autodrive'a, mam porobione. Także wypróbujemy sobie stamtąd. To pole po lewej, jest, są cztery pola moje połączone. Także fajnie jest. Dobra, dobra. Już mam pościelone, pościeliłem też już w oborze. Ale wiecie co, nie wiem, gdzie się karmi te... No w oborze wiadomo, że się karmi, bo są koryta, ale nie wiem, gdzie się będzie karmić te byki, co dają nasiona, nie? Właśnie tutaj, w tej dobudówce tutaj. Pierw kupimy sobie właśnie dwa byki. Dobra, zostawimy sobie ten paszowóz tutaj. Okej. Dobra, a my musimy jechać. Widzicie? Tu mam już pościelone im. Ale tak jak mówię, jeszcze nie mam... Musimy kupić dopiero te byki, nie? I nie kupujemy byków tych podstawowych, tych angusów, czy jak się one nazywają. No widzicie, tu mam postawiony silos, bo oczywiście gram na Maze Plus. Mam tu postawiony silos i dopiero, wiecie, się tam robi dopiero, nie? I mam przyczepę też. Jedną przygotowaną. I TMR mam z kiszonki tam, w stogu, nie? Także żarcia mam. To się nie przejmuje żarciem, że tak powiem. Ale chodzi o to, że tutaj, właśnie w tym budynku, nie wiem, gdzie się karmi te byki. Czy to będzie trzeba rozkminić jakoś, nie wiem. Chyba, że wy wiecie, to napiszcie proszę w komentarzu. Bardzo będę wdzięczny za to. I to jeszcze chciałem powiedzieć. No, jedziemy pierw po 10 sztuk, bo 10 sztuk te na razie, bo ta obora pomieści 100 sztuk, wyobraźcie sobie, byków. Ale ja zacznę od 10. Taka, wiecie, równa liczba, nie? Dobra, idziemy po przyczepę do przewozu zwierząt.
dobra, dobra. Git Marina. Ale panie, ty nie masz tej przyczepy. Ona jest tutaj. Musimy się, że tak powiem, cofnąć. Mhm. Suszarnia pracuje, tam mam zboże. Pszenica się tam działa, jedź. Dobra, dobra. Okej. Okay. Kurde, tu mam... Sorry. Ja tu mam obornik, wiecie? Na tej przyczepie, bo tu się normalnie ścieli, nie? Jak się przewozi zwierzęta. Ja muszę ten obornik, że tak powiem, wyciupciać. Ale żeby to zrobić... To musimy jechać tutaj na podwórko, bo tu jest taczka. U zwierzaków, u kur jest taczka. I to się dobrze składa, bo tu mam taki kompostownik do ogródku. Przy ogródku, a nie przy, do ogródku. Przy, tutaj stoi, o, taki skrzyneczka. Kompostownik, wyobraźcie sobie. I my tam go dopełnimy, jak się da, jak nie to... Dobra, teraz musimy tak. Hamulczyk. Otworzyć klapę. Ja muszę wyjść z maszynerii. Kurka, belkę, iść po taczkę. Widzicie? To jest obornik, nie? Dobra, dobra. I tu go wysypiemy, nie? Ale tu jest pełno, tu jest kompost. Dobra, dobra, to tu nie możemy. Małe kotki się okociły, widzę. Spoko loko. Dobra, idziemy po taczkę do obornika, tu stoi. Dobra. Kurde, nawet ręcznie mam zaciągnięty. Dobra. Cofaj, dziadek. Ja jeszcze napędy mam włączone. Coś takiego, no bo to jest jako pojazd, nie? No, wiecie, nie? Małe kurczaki, uważaj, dziadek, nie podeptaj. Dobra, idziemy. Siok, foka. Dobra, idziemy. Tylko ja zapomniałem, jak to się robi. Znaczy, sekwencje tych, klawiszy, nie? Ctrl R? Nie. T? Nie. Y? O. Ale dalej muszę chyba iść. Tu nie działa to. To jak ja mam to wybrać? Czekajcie, ja muszę plandekę zdjąć. Coś mi się tak wydaje. Wiecie, bo ja do końca nie jestem pewien, ale być może. A jak się plandekę ściąga tu? Podpowiadacz. Otwórz pokrywę, N. I co, a teraz będę mógł? A co tu pisze? Ctrl I. Czekajcie. No, ale Ctrl I to nie działa tu nic. Patrzcie. Co ma być? Otwieraj mnie to. Ty, to niby sprząta. A gdzie mi to sprząta? Wysprzątało mi to, a ja to chciałem na taczkę. No, co to za myk? Chyba, że pod przyczepą jest. Ptaszku, otwórz mnie to.
Ty gdzie? To jest... Ty je, leży tu. Aaa, i teraz ja sobie do taczki wezmę. Dobra, sorry, winę tu. Zapomniałem, to się robi. Po tym oborniku chłop chodzi, kurwa, w trampkach. Ja pierniczę. Teraz mnie to ładuj. Dobra. No wiecie wy co? Dobra, idziemy to wtargać. No bo pojadę po te byki, no kurde. To mają od razu w gnoju stać, że tak powiem. To nie bardzo też, nie? No dobra. Tego tam schować już podpowiadacza. Bo ja mam przepisany save, ale nie cały. Zapomniałem sobie przepisać save'u z tego, wiecie? No, jak to się nazywa? Z poprzedniego save'u. I dlatego nie mam obornika, wiecie? Tutaj. Tylko zostało mi na przyczepie, co? Przyczepę przeniosłem z obornikiem, ale samego obornika nie przyniosłem, nie? Ale mówię, a ten kit, one tam raz dwa robią, nie? Gnojowice przeniosłem sobie, mam. Ale obornika, patrz, nie, zapomniałem. No teraz mi się już nie chce. Patrzcie, ile zachodu, że niby po zwierzęta masz jechać, nie? No, ale nie wydaje mi się. Ja myślałem, że na taczkę sobie nabiorę z przyczepy, a to jest specjalna miotła, tam jest. No i tak wiecie. Kur, to ja ten obornik od kur, tam gdzie byliśmy po tą taczkę, muszę aż tu wozić, nie? Muszę łazić tak. No niestety, to jest za coś, nie? A to jest większa imersja, że tak powiem, nie? Tak jak w realnym świecie, nie? Bierzecie taczkę z kurnika i musicie go gdzieś wywieźć, nie? No chyba, że macie płytę obornikową obok kurnika, nie? To wiadomo, nie? Dobra, dobra. Dobra, załatwione, to idziemy tu jeszcze, wtedy jak już jestem, to zobaczymy, czy u kur jest tam coś. Widzicie, miałem jechać po byki, to chłop obornik wywozi. Dobra, dawaj to jeszcze, akurat. Jak już tu jestem, to wiecie, nie? To już obczaję, to mam zatrzymany czas, bo... O kurde. Mam zatrzymany czas, bo nie wiem, do której ma ten handlarz zwierzętami otwarty, ale on chyba do 20. Tego coś, co mi się wydaje, ale pewien nie jestem. No i co? Jeszcze po słomę teraz musimy iść, nie? Ale to wezmę od królików. Albo nie, bo no... No dobra. Właściwie... A nie chce mi się tam iść, bo tam z tyłu jest też, wiecie? Dobra. No bo tu miałem hałdy tego obornika, też miałem, nie? Polerę. Tylko sobie zapomniałem przypisać, a jak mówię, nie? Ale tam pal licho. Niedługo będzie nowa wersja i tak. I ciekawe, czy trzeba będzie... No ja i tak save przeniosę do tego, bo do tego stopnia, co się da. A czy wszystko się da, czy tam były jakieś nowe pola dojdą, czy coś, to nie wiem, nie? Oby nie. Bo to już jest zmiana terenu. To wiecie, chyba, że teren nie będzie wpływał.
na moje pola, nie? Bo wtedy będę musiał wszystko, i tak mam wszystkie pole, czekają do następnego roku, bo tak mi podozmian pokazuje, że no teraz nie mogę nic siać. Miałem zbiór winogron teraz ostatnio, nie, we wrześniu, właśnie nie skończyłem wczoraj. Dobra, hamulec ręczny i spadamy stąd. Tylko słomy weźmiemy jeszcze od królików, pożyczymy jeden balot. Króliki jak te króliki. Małe, ciapki. Dobra. To można w ręce łapać, to nie jest ciężkie, to tam malutko waży. Także git, malina. Dobra, zamkniemy furtencję. Jedziemy w końcu. Będę miał świeżą słomę. No też mi zrobią ten obornik, nie? Dobra, plandekę założymy. I zamkniemy burty. Oho, dobra. Jedziemy. Ser się robi, potem pod wieczór będę musiał, no przecież pod wieczór prawie pan jeszcze jest w sklepie i będzie, bo mam czas zatrzymany, ale potem będę musiał przenieść ten, wiecie, koniki się ładnie pasą, będę musiał przenieść ser, wiecie, z serowarni. Tutaj na tą przyczepkę nie wiem ile wchodzi, 5 albo 6 dużych zwierząt typu krowa, byk i koń, nie? Chyba, tak myślę. Teraz na szczęście samochody tutaj nie jeżdżą do mnie, nie wjeżdżają na gospo. To pół biedy, nie? Ale puścimy kierowcę właśnie z tego, od handlarza właśnie tam do mnie tam, do tej obory nowej, nie? Jeszcze muszę właśnie zrobić do tej obory, nie? Że karmienie, nie? Patrz, mój pies tu chodzi. No bo ja, wiecie, tak powiem szczerze, że ja długo nie byłem na tym, ja tak mam nazwane dolne gospodarstwo i górne, tak mówię, nie? Ale w tym autodrive pisze gospod 1, gospod 2, nie wiadomo, nie? Ale tak mówię, no i właśnie tam długo nie byłem, znaczy długo, no teraz jak tu jestem, gdzie? Myślałem, że trzaśnie we mnie. I wiecie, ja go nie byłem nakarmić, nie? Ale mam sąsiadkę. Ona sobie tam chodzi. Ja jej mówię, to weź sobie parę jajek, a ona mi powiedziała wtedy, że to w zamian, że będzie mogła sobie wziąć tam, brać jajka, to będzie mi psa karmić, nie? Także pół biedy, nie? Ale widzę, że nie nakarmiła go. Tam mi się pokazał, na chwilę monit, nie wiem czy zauważyliście, że mam słomę mogę sprzedać, nie? Bo tam jest punkt sprzedaży słomy, nie? Dobra. Otworzymy klapę. Cofniemy. Dobra, tyle starczy, myślę. Dobra, dobra. I teraz musimy kupić te... One jeszcze nie są przetłumaczone na polski oczywiście, bo po co? Tutaj kupimy 2 sztuki. Bo tam wchodzą ogólnie... Albo nie, kupimy od razu 2 razy po 5. Pierw do tej obory tam zawieziemy. Kurde, aż ta siadła. Patrzcie, a słamy tylko połowę, bo ja tam tego balotu nie miałem pełnego, nie? Dobra, klapa zamknięta. Jedziemy. Ale ja go puszczę? Ja go stąd puszczę i zobaczymy, czy on pojedzie. No pojedzie, bo ja robiłem kursy, no to musi jechać, nie? O.
tutaj nawet mam kurs zakup zwierząt, bo robiłem kurs i sprawdzałem, czy on pojedzie, nie? A tutaj mam zapisane, że produkcja nasienia. No bo nie wiedziałem, jak ten punkt mam tam nazwać, nie? No i teraz on sam jedzie, nie? Ja nie kieruję, nie? Nic nie robię. Nie? Nawet powiem więcej. Ja tam się tabnę, oj, zobaczycie, że on przyjedzie, nie? Tutaj. O. I widzicie, ja tutaj nie wiem. Tutaj, bo tu wchodzą, tu są te dwa krzesła, że tak powiem, nie? Te stoły takie, na których te byki tam szarżują, nie? Sobie. To zamknąć muszę. I właśnie, nie wiem, tu jest ta lodówka niby, ale ona nie funkcjonuje niby, nie? Nie wiem, tu się nie otwiera nic. No i chodzi o to, że ja nie wiem, gdzie się karmi, nie? Tutaj te akurat, nie? Zapalimy światło, żeby było widać, nie? Chociaż jest dzień, no to już wieczór nadchodzi, ale... No i on tu przyjedzie, nie? Będziemy go widzieć, cwaniaczka. On tutaj pojedzie, nie? Ale co chciałem mówić? Właśnie... Patrzcie, bo chodzi o to, że... Ty, a gdzie one są? Ach, jeszcze ich nie mam, bo jeszcze nie mam w środku, no. Że nie są, jako, jeszcze nie są wyładowane, nie? A ja tu chciałem wam pokazać, że... Może ten, nie? No i nie wiem właśnie, gdzie się karmi, nie? Bo ja gram na Maze Plus, przypominam, i wiem, bo już sprawdzałem, że one normalnie TMR-u nie żrą, takiego co krowy. One jedzą właśnie kiszonkę, znaczy przerobioną, albo z koniczyny, albo z lucerny. Tutaj mam na ten. To są zwykłe, nie? I kiszonko z całych roślin, TMR, to wiadomo, ale te inne to są te, chyba, mi się wydaje, ale pewnie nie jestem. Siano z kukurydzy. Śruta. Nie, to nie są te. Kurde, nie ma tych pokazanych, tych krów. My tu czekamy, ty, a ciekawe nie, bo jak on by... O, jedzie, patrzcie, widzicie? Jedzie cwaniak. Ja mam ustawione 30 na godzinę, nie? No wiecie, żeby on się nie pozabijał. No. A na zakrętach mam do 65%, nie? Że musi zahamować, nie? No i on tu stanie gdzieś w tym miejscu. I on tutaj... punkt, nie? A tam, gdzie jest ten, taka ta plamka, tam się wyładowuje, nie? O. Widzicie, i ja sobie robię taki kurs, nie? I on sobie przyjedzie tu, a ja coś innego mogę robić w tym czasie, nie? No i poszła kolesiowa, dostała cash zapłacone i co tam, nie? Dobra. Ale my musimy teraz tutaj jechać. Tutaj je wyładować, bo my mamy 5 sztuk, nie? Patrzcie, już obory ich mi narobiły. Już nasrały, że tak powiem. Musimy włączyć podpowiadacza, żeby się świeciło. Już jest okno z zwierzętami, dobra. No ale my chcemy, żeby się klapa otworzyła, nie? Dobra, R, jak Roman. I teraz tak. Przenieść do hodowli, tak. Dobra, zamykamy klapę. 5 jest. I tutaj nie mam kursu, właśnie tutaj.
żeby on objechał sobie tą oborę, nie? I jechał po następne na przykład, nie? Tutaj. O, tu by sobie ładnie jechał. Ale my to możemy narysować, ale to za chwilę. Nie wiem, czy stąd on pojedzie, stąd wyjedzie. Czekajcie. Teraz damy mu, że ma jechać z powrotem do tego pana. Skup bel handla zwierząt. Skup handla zwierząt, to nie. Ja miałem chyba zakup zwierząt. Tu jest. Zakup zwierząt. No i jedzie, nie? Bo ja mam tutaj dwukierunkową, czyli on w tą stronę może jechać i w tamtą stronę, nie? Bo taki łuk bierze, bo on z tamtego miał do wjazdu, nie? Bo przyczepa jest długa, wiecie, żeby on nie zahaczył, nie? No i teraz pojedziemy sobie razem z nim, nie? No tutaj po prawej stronie to jest moje pole właśnie, cztery pola mam połączone w jedno. I tu jest przygotowane pole pod zasiew, tak samo tu po lewej stronie też przygotowane pod zasiew. No nie mogę nic teraz siać, bo pod ozmian mi... Znaczy, mówi co innego, mam siać, żebym ja miał 115%, nie? Także ja nie sieję w tym roku nic, nie? Dopiero na przyszły rok, nie? Koniki się ładnie tutaj pasą. Są zadowolone. Pan przychodzi mi i tam robi przejażdżkę sobie nimi. Ale płacę oczywiście mu tam, nie? Ale przynajmniej ja nie muszę, nie? Ja mam co innego do roboty. Tutaj też po prawej stronie jest pole moje, też przygotowane pod zasiew, tylko tutaj po lewej stronie mam tą rzodkę przerośniętą, czy jak to się tam, nie, ten rożnik przerośnięty, zasiany mam, nie? Bo tutaj akurat mogłem, bo podozmian mi pozwalał, że mogę sobie co zasiać, nie? Bo tu i tak były chyba buraki cukrowe, takie małe pole. No i tu następne pole też jest moje, też czeka pod zasiew. Czyli praktycznie moje pola nie są obsiane. Jest, mam zasiane tutaj tą rzodkę przerośniętą i patrzcie, i teraz jest konflikt, który muszę wyłączyć na chwilę, bo nieraz tak się zdarza właśnie, że one tutaj, a autodrive mu nie popuści, nie? On będzie tak długo stał, a tamten też się nie cofnie, nie? Wiecie, nie? Jeden drugiego się nie cofnie i one tak będą stały. Ale ja mam tutaj, powiem wam, to są moje tereny, tutaj, tu jest winnica, połączone pole mam, całość właśnie, nie? Nie mam podzielone tego pola. No i tu są wszystkie pola moje, nie? Dziesiątka, dziewiątka jest też połączona i tutaj szóstka, dwójka, piątka i czwórka też jest połączona. I tutaj nie ma tych pól połączonych, nie? To są normalne, ale mam tutaj, gdzie to jest? 11 to jest? Czekajcie. Tutaj, dziewiątka, no tu mam trawę, nie? Posianą właśnie, o, widzicie? Tu mam trawę. A tak, te raz, dwa, trzy, cztery pola, pięć. Aha, i tutaj mam posianą tą koniczynę. Patrzcie, widzicie? Tutaj mam koniczynę posianą. Też tu będzie ładnie bel, no bo ja koniczynę potrzebuję właśnie na przerobienie na TMR, nie? Żebym miał, znaczy do TMR, na sieczkę, nie? Na kiszonkę, o, kiszonka z koniczyny. Jest takie coś potrzebne mi właśnie do byków, nie? Także mam duże pole zasiane, nie? Wczoraj siałem to pole właśnie, nie? No i teraz zobaczymy, jak on podjedzie. Bo ja robiłem tutaj kurs, nie? Patrzcie, żeby to nie... Te, nie? Patrzcie, co jest porobione tu, nie? To jest masakra, nie? Tu mam do cofania bel, skup. No tylko nie z tą przyczepą, wiadomo, nie? Ale zobaczymy, jak on cofnie. Czy się zatrzyma tak, jak powinno być?
No ja te kurce sam musiałem porobić sobie, ich nie ma właśnie, nie? No wiadomo, nie? Wiadomo, nie? Się klapa nie otworzy sama, nie? Nic, nie? Ale tutaj, się powinien pokazać ten, o widzicie? Jest. I on teraz skończył kurs, nie? I teraz mam tu, otwórz ten, no to jak mi taka coś piknie, no to ja będę wiedział, że on już dojechał, nie? I się do tego ciągnika tabnę, że tak powiem, nie? I widzicie, nie? Jak to fajnie zrobić sobie, nie? Dobra, i teraz to co? Naciskam R i kupuję dalej, nie? I stąd zobaczymy, jak pojedzie. Tak samo mogę go wysłać, nie? Tylko ja teraz muszę zmieniać, bo on tylko ma jechać, nie? Ale czekajcie, a tu mogę kupić ten inny. No ale teraz nie mogę teraz kupić tego, czekajcie. No zmienne. Te. Żeby były takie i takie tam, nie? Dobra, X. Kurde, aż przyczepą rzuciło. No i teraz ustawimy sobie tam, gdzie miałem, czy on stąd pojedzie, nie? Chłop czeka. Jasny gwint, trochę mam tych kursów tu porobione, wiecie? Na ogólnie to robiłem, to mi się bardzo ten kurs przydał. Jak miałem to pole chmielu, nie? Ten chmiel tam woziłem, nie? To tam właśnie było tyle zabawy, że masakra, nie? Ale fajnie mam obcykane wszystko, nie? I chmielu nie mam całego sprzedany, nie? O, tu. No i pojedzie. Stój, gdzie on tam jedzie? No on pojechał specjalnie tak, bo ten chłop tu stał. O, patrzcie, on nie przejdzie, nie? Chłop kulturalny też jest, nie? Ty paciu loku! Bo gdyby nie było chłopa, to normalnie on by jechał, nie? Ale chłop przed traktorem stał i on chciał odbić i nawrócić, nie? Patrzcie, ile było słomy, nie? No widzicie, i to jest ten ruch, cały ruch na mapie, żeby włączyć ma, nie? Jak wiecie, jak często używam, ja często nie używam, nie? Jak są żniwa, mam żniwa, to używam częściej, nie? Autodrive, ale tak nie, nie? No ale, wiecie, te wszystkie punkty, to wszystko trzeba było, wiecie, no ponagrywać te kursy, nie? Żeby tak były, nie? A widzicie, a ruch AI jest taki, że on się nie zatrzyma, on pojedzie cały czas, nie? Prosto, nie? Nieraz stanie przed tym, jak blisko jest, to ten, nie? I dlatego jest taka prędkość, on ma 30 na godzinę. Bo jak on pojedzie szybciej, no to w ogóle katastrofa, nie? To on się potrafi ciągnie się przewrócić, nie? Bo te, wiecie, te samochody z tego ruchu licznego to jest jak beton, nie? To jak czołg, jak normalnie pociąg, nie? Nie przepuszczą, nie? Tu po prawej właśnie mam dolne gospodarstwo. Tu mam kozy, tu mam same kozy, tutaj. A na tym górnym tam, u mnie mam kozy razem z tym, z owcami. No i za niedługo będę musiał już wełnę wywieźć, nie? Bo tam się pełno robi też, nie? No i jeszcze raz będziemy musieli jechać po te dwie sztuki, nie? Bo tam niby cztery mogę mieć, nie? Cztery byki. No to kupimy cztery, jak tam możemy cztery, nie? Ale najgorsze jest to, że tam pisze, że one się niby rozmnażają. Bez sensu. Tego nie mogę skumać, dlatego chciałem kupić pierw dwa, żeby zobaczyć, czy one się faktycznie rozmnożą. I tak kupię. Kupię dwa i zobaczymy, nie? Bo to była lekka przesada, nie? Ale powiem wam, w 1.5 wersji będzie cuda niewidy, nie? Ale nie zdradzę wam, nie? Może już wiecie zapewne, nie? Bo ci, którzy testują BT2, to już wiedzą, o czym doskonale ja mówię, nie? Ale także wiecie. Ale powiem szczerze, że ja tylko wiem, co będzie, bo czytałem na stronie, co będzie, nie? No i tam widziałem takiego pana tam, co tam są
trzy filmiki, które pokazują, jakie będą zmiany mniej więcej, nie? Takie trzy główne tam, nie? No to powiem wam fajnie, nie? No i okej. I tutaj właśnie narysujemy punkt, jak tu już jestem. Jak jestem, to tam fajnie, żeby tą oborę objechać też można było dookoła, nie? No a tu on taki łuk bierze specjalnie właśnie, bo on przyczepę ma, nie? O, tak by on się pozabijał tu, nie sam. I teraz właśnie on jest tam. I tu stoi, bo tu jest ten, tak? Ale ja mogę zrobić takie coś, że tutaj, on nie będzie tutaj jechał, tylko jak zwierzęta będzie mi przywoził, na przykład, to on będzie skręcał tutaj, nie? Czekajcie, jak on tak wjedzie. O, to od tego punktu też mu damy podwójną. Elegancko. Teraz ja sobie nagram. Tylko muszę widzieć podpowiadacza, kiedy będzie rozładuj zwierzęta, nie? Kurde, był już. Ale to nic, to wiadomo, tylko sobie ja przejadę, nie? Dobra, dobra. Tak. Teraz się nie będę tak rozpegesowywał, ale tak ogólnie to tu może sobie jechać. Dobra. Skończymy. Teraz najważniejsze jest połączyć trzeba punkty, nie? I teraz my musimy je połączyć na dwa razy. Czyli raz i dwa. Żeby było, wiecie, że może jechać w tą stronę i w tą stronę, bo to jest... Teraz co ja robiłem, to jest ruch dwukierunkowy, tak? I tak samo stąd. O! Też może przejechać tam właśnie, nie? Prawym przyciskiem myszy klikacie, jak chcecie dwukierunkowo, nie? Macie strzałkę w tą stronę i w tą stronę, nie? No i teraz jedziemy dalej. Teraz robimy tu. Okej. Koniec nagrywania. Musimy się cofnąć. I połączyć znów punkty, nie? Pamiętajcie, że klikacie z tej strony do tej i z tej strony do tej, żeby je połączyć obie strony, tak? To jest ważne, nie? Ciekawe, czy to mi dobrze ten właściwie to można usunąć. No, o tak, żeby było. Dobra, i tu jest git. I teraz my zobaczymy, gdzie jest ten punkt, że można rozładować zwierzęta już. Tu jest. Tak trochę to głupio wygląda, bo on łapie punkt, gdzie ciągnik staje, nie? Ale najważniejsze, że tu już pisze, że otwórz ze zwierzętami, nie? Dlatego tu napiszemy sobie. Napiszemy tak, byki. Nie, czekajcie. Dobra, obora z bykami. No i on tu będzie mógł przyjechać sobie i ten, nie? Dobra, a my jak tu już jesteśmy, to otworzymy klapę. No i co?
per. Nie to. Kurde. To. Przenieść do hodowli. O co nam tu siebie tę sztukę? To za chłop. Dobra. X. Dobra, nas tu już nic nie interesuje. I tu jest punkt, jest zrobiony. Elegancko. No, nas tu pojedzie. Jeszcze tylko zrobimy w jedną stronę, nie? I koniec. I jedziemy potem, karmi cię. A jak on tu pojedzie, żeby teraz jeszcze jechał w drugą stronę, nie? Czyli tutaj, żeby skręcił. Pamiętajcie, że jak on pojedzie z przyczepami czy z czymś, to on musi mieć większy łuk, tak? Znów prawy przycisk myszy. No i jedziemy, nie? Widzicie? Taki większy łuk on musi brać. O, okej. Okay. Musicie to robić z głową właśnie, nie? Wiecie. Dobra. Tutaj i musimy się cofnąć tam właśnie z tego miejsca. Bo trzeba tam zobaczyć, czy są dobrze połączone, bo zawsze jak zaczynacie kurs, to o, te punkty mogą być niepołączone, nie? Tak, w tym przypadku, o czym mówię, że ten jeden punkt, nie, to jest dobrze, akurat. Ale tego możemy usunąć. Bo nieraz się zdarza tak, że jak zaczniecie od tego punktu i dalej robicie, to ten punkt, co tutaj jest, on się cofnie wam z tyłu. I musicie go przenieść do przodu. Często tak miałem właśnie i on wtedy nie chciał jechać, nie? Bo on nie wiedział, bo ten punkt był zakrzywiony, nie? No i dobra. No wszystkie punkty są porobione. Dobra, to jedziemy na gospę. No, on taki łuk tu ma specjalny, żeby on przepał się nie pozabijał, nie? A w przyszłości z paszowozem, nie? Jeszcze po te dwa musimy jechać, nie? Bo te dwa byki, właśnie. No dobra, to można wyłączyć. To ja sam teraz mogę jechać, nie? Z wami, nie? Dobra, włączymy koguty. Tu mam swój CPN, postawiłem sobie. Bo przedtem jeździłem na ten, na CPN tam główny w mieście. Ale raz mi się zdarzyło, że kombajn z pola dał mi komunikat, że musi się jechać zatankować, bo paliwa nie miał, nie? No to niech jechał, nie? No ale ja tu miałem ruch uliczny włączony, nie? No i kurde, katastrofa, nie? Kombajn jechał z headerem, header 5,5 metra i wszystko porozbijał, wszystko samochody, potłukł tam wszystko, nie? Masakra, nie? Ale się zatankował. Jeszcze przyrnął przy ten dystrybutor. Niemal tam, kurde, wybuchło wszystko. No i chodzi o to, że... Ja mówię, tak to nie może być, że... Żeby kombajn z pola wjechał i jechał z headerem się zatankować gdzieś, nie? No wiadomo, jak macie blisko pole tam przy gospie i postawicie sobie tam, tak jak ja mam ten byczkowóz, tą cysternę, sorry, to... To on ma blisko, tam nic nie jeździ, żadne pojazdy, nie? To on sobie dojedzie, nie? Ale tak jak tu on jechał, na przykład tędy jechał, no to on tu i co? Jak ten ciągnik sam raz pasuje z tą przyczepą? A co dopiero kombajn z headerem, nie? To on tu wszystko potrącał, nie? Tak nie może być. No i tam zmieniłem sobie, skasowałem te wszystkie tam kursy, co miałem tam na CPN. Tylko zostały kursy te, bo tam jest ładowanie elektryczne, nie? Też, nie? Też mógłbym sobie postawić na tym, nie? Ale tak dla imersji, że ciągnik pojedzie się załadować tutaj właśnie, nie? Do państwowego, nie?
Bo wiecie, jak ja bym sobie postawił to na gospie, nie? To mi kasę to bierze, nie? Bo wiecie, ja kupiłem tą stację ładowczą, nie? Ładowania elektrycznego, ale ja ją korzystam z niej, czy nie korzystam, to ja za to, że kupiłem, że ona jest postawiona i prąd jest pociągnięty do mnie, to ja co dzień płacę tam, nie wiem, 20 funtów, czy tam ileś, nie? Także też nie bardzo, nie? Dobra, klapę otworzymy. R. I bierzemy dwa czarne. Dobra. Tylko nie możecie mieć tych byków, tych zwykłych kupionych, nie? Tak są droższe byki, nie? Widzicie? Ja kupię dwa, tak jak powiedziałem, bo ja chcę zobaczyć, czy faktycznie będzie pisać, że się oni rozmnażają. Bo to była kpina, nie? Wtedy. Dobra, zamknęło się, jedziemy. Właśnie pojedziemy sobie tędy i wam pokażę, o co chodzi. Tutaj mam też kursy porobione, także oko loko. I tutaj jest wyjazd, nie? Z CPN-u, bo tutaj jest zakaz wjazdu i jest wyjazd. I ten kombajn nie mógł wyjechać, ponieważ on się, tutaj jest taki płot i on, o ten płot przyrżnął i ten słup skosował i on nie mógł z tym skadenem wyjechać, to raz. A druga sprawa to właśnie tutaj on dojechał do tego miejsca i w tym dystrybutor tu przyrżnął. Ja tu musiałem kupić nowy dystrybutor, nie? Bo te dwa były roztrzaskane, nie? Ale mimo to były roztrzaskane, ale on się ładował, nie? Ja mam taką modyfikację, która się wolno tankuje, te pojazdy, nie? Ale tylko tutaj ona działa, na CPN-ie, nie? No i właśnie tutaj, o, już nie ma, wam pokażę, że nie ma tutaj kursów. Jest tylko kurs. Patrz, jest CPN. To ja tu muszę go skasować, bo oni tu będą jeździć. Wystarczy, że jeden przerwie i ten, nie? No patrzcie. A, ja wiem, dlaczego ja mam te kursy. Jeszcze ten kurs tutaj jest. Bo chodzi o to, że jak ja przenosiłem save, to też jest autodrive trzeba przenieść, nie? A ja autodrive'a miałem nowego, a tego tutaj zostawione. Dobra. No ale widzicie, i tu mam sprzedaż, właśnie skup etanu, a tam dalej mam... tutaj pojedziemy właśnie. To jest skup etanu, jak zapotrzebowanie jest, nie? No, a tutaj mam CPN ładowanie, nie? Elektryczne. Widzicie, tu stoi, nie? Ten dystrybutor. O, co tu jest pomieszane coś z tymi? Widzicie, tu długo mi nie było, to czasami by nie mógł tu przyjechać, nie? No i widzicie tak, że on tu walną w te dwa dystrybutory i ten, nie? A żeby skasować, to naduszacie Alt, nie? Po prostu Alt i lewym przyciskiem myszy kasujecie, nie? No, widzicie? I on tu ma... Bo tutaj właśnie jest, nie? Że za blisko jest ten, powinien być tu bardziej wyśrodkowany, nie? Tak, o coś takiego, nie? Dobra. Ale to mniejsza z tym, to już jest i tak nieważne. Bo chodzi o to, że teraz i tak tu już nie będą przyjeżdżać, się tankować, ani nic, nie? No patrzcie, i niby mnie przepuści, nie? Kurde, i ten też trzeba skasować, ten jeden punkt. Czekajcie. Co to tak daleko jest? Czego złapię teraz?
Dobra. Bo ja te kursy, co teraz ja robię, ten, pokazuję wam, to ja robiłem jedne z pierwszych, nie? Dlatego to tak jest, tyle jest tych znaków tu potrzaskanych, nie? O, tak jak tutaj, nie? 18 tysięcy jest tych łączeń, nie? Patrzcie. A to jest niepotrzebne w ogóle takie coś, nie? Patrzcie, a widzicie? I to jest to, o czym ja mówiłem, nie? Że jest tak. I teraz on jakby się cofnął i on teraz nie pojedzie tam, bo jest błąd właśnie. To trzeba skasować. Patrzcie, tu następny. To są niepotrzebne w ogóle kursy, nie? Tak samo ciebie. Okej. Okay. Dobra. Dobrze, że ja tu właśnie przejeżdżałem tędy. Bo przynajmniej sobie teraz wszystko naprawiłem. Bo bez tego one by nie skręcały tutaj nawet, nie? O. No i ten kombajn jechał z powrotem. I on tutaj wszystkie te lusterka tym samochodem miał porozstrzaskane, nie? Tutaj. Wszystkie lusterka miał pobite, nie? I ten znak też leżał tutaj, nie? Tu też jest taka sama sytuacja. 80 tysięcy linii tu prowadzi. To wek. O. No ale wiecie, ja to robiłem pierwszy raz, nie? I nie mogłem tego wszystkiego, wiecie, poobczajać, nie? Kurde, widzicie? I walnął we mnie jakiś obszym, jak mnie rzuciło, widzieliście? Pchnęło mnie do przodu normalnie. Czekajcie, bo... Co to w ogóle jest za punkt? Tak, wystarczyło to mieć. Dobra, jedziemy dalej. No jak już tu jestem, to posprawdzę te punkty, nie? Wiecie, o co chodzi. Tu mam też naprawa pojazdów, tu mam też pozmieniane. Jasny gwin, co tu jest namieszane? Ten idzie tu. Aha, tu jest tu wjazd. Dobra, tu już jestem będę grzebał, bo tu... Tutaj wszystko działa, to tylko tak strasznie wygląda. Ale jest na przykład punktów za dużo danych, na przykład ten można skasować i dać stąd, dotąd tylko, nie? Są takie punkty, niepotrzebne, blisko siebie, że po prostu no, trzeba je kasować, nie? Patrzcie, tu jest punkt przerwany, widzicie? A tego ja nie widziałem, nie? Na przykład, ten skasować, ten, na przykład dać stąd, dotąd. O. Widzicie? I tutaj był jeden punkt przerwany. Czekajcie, tu wyjeżdżę. Tu wyjeżdżę, ale tu... Aha, stąd on wyjeżdża. Patrzcie, ciągnik mi zgasł. Tutaj jest też coś nachachmęcone. Bo patrzcie. Tu idzie w tą stronę. Tutaj idzie w tą stronę, to się zgadza, ale tutaj idzie w tą stronę i tu idzie, a tak nie może iść, więc tego trzeba skasować i
tak dać. Teraz stąd idzie prosto i tam. Stąd wyjeżdża tam. Stąd jedzie tu. A tu dlatego robi tak, taki łuk większy, żeby tu wjechać, nie? On mógł. Dobra. Dobra, idziemy stąd. To wszystko chyba, tu jest wszystko dobrze dalej. Ale ciągnik mi zdech. Tak wiecie, także niektórych punktów jest za dużo, w cholerę, nie? Niepotrzebnych tyle jest, nie? Ponadawanych, nie? Tak samo tutaj na przykład, nie? Po co tyle punktów? Jeszcze tego tu skasujemy, czy... O tak. Dobra. Jedziemy. Bo nas nóż zastanie. No i tu są wjazdy do mojego gospa, nie? Ale tu faktycznie, to już jest tak namieszane, że kuźwa, ja tu nie wiem, o co chodzi, nie? Patrzcie na to. Jasny gwint. 80 tysięcy linii. Przecież tu jest tylko wyjazd. Stąd tu, stamtąd tu, stąd tam i stąd tu. No i to wszystko. No, teraz jest dobrze. Dobra, idziemy. No i teraz właśnie robiłem kurs z tego. Tutaj robiłem kurs, nie? Tutaj. Na to pole 13, to nie, to na początek to jest wasze pole, nie? Ale ja to pole sprzedałem od razu na początku kiedyś. Ale robiłem wczoraj, tutaj miałem kontrakt właśnie na skoszenie trawy. Na skoszenie trawy i ten. Jak to się nazywa? Przetrząśnięcie. Zbelowanie. I właśnie zawiezienie, ale nie do tutaj, gdzie byliśmy, gdzie jest skup zwierząt, znaczy handla zwierzętami, tylko jechałem tam, gdzie na stadninę koni, na tamtej drugiej mapie, na tej trzeciej właściwie, znaczy na drugiej tutaj mapie, o tak to powiem, gdzie ta mapa była dobudowana tam z tyłu aż, nie? Tam, gdzie jest trzecie gospodarstwo, można mieć nawet, nie? Ale ja nie mam tego gospodarstwa. Mi dwa wystarczą i tak mam tylko. Na razie mam dwa dni w tygodniu. To se daje radę, nie? Oczywiście z pomocą cosplaya i autodrive'a, nie? I tak samo jak przypominam, że no ja nie przewijam czasu sobie tutaj. Mi tam się nigdzie nie pali, nie? Żeby tu mieć 20 tysięcy zim, nie? Wiecie, ten progres, co ja zacząłem, tutaj na tym Hofbergmanie, to ten cały save'y są przenoszone, nie? Tylko godziny mi się nie liczą, nie zgadzają, nie? Kurde, muszę jakoś te godziny też zobaczyć, nie? Ogólnie, nie? No i dobra, teraz te zwierzęta wypakujemy, że tak powiem. I będziemy rozkminiać, jak się je karmi. Znaczy czym? Gdzie? O Boże, wiadomo, bo są koryta. Ale tu? To ja nie wiem. Bo ja tu nie widziałem żadnych koryt. Jak tu przedtem biegałem, wiecie, i te silosy, co stawiałem i ten, nie? To dla mnie to jest zagwozdka, że tak powiem. No i tutaj jest też, nie? Kurtka. Okej. Okay. Dobra. No i dawaj, Sasza, przenieś do hodowli, tak. Dobra, X. No i co? Jedziemy tą przyczepę zaprowadzić na gospę. Właściwie mogę jechać. I przyjedziemy tutaj rozkminiać, co dalej.
słomę mam. Tam u tych drugich, u tych dwóch, teraz przywieźliśmy, o, już stoją tutaj, jeden stoi. Ktoś tam żre. To nie wiadomo, czy tu też słomo. I teraz zobaczymy właśnie w tym podpowiadaczu, co oni tam chcą żreć. Znaczy, tam ja wiem, co chcą żreć. Bo tam już mam wszystko przygotowane właśnie od sąsiada. Paszałus mi dał z tym, nie? Z żarciem dla byków, bo on też ma. Właśnie ja nie miałem, ja tylko dla krów miałem wszystko, nie? Właściwie tędy można jechać właśnie też. Okej. Okay. Ma bogato, mam panel słoneczny jeden. Się dorobiłem. A mając te 769 tysięcy, to tu znajdźki na tej mapie, wszystko jest tam, tykałem, nie? Dlatego jest takie saldo, a nie inne, nie? Czekajcie, teraz musimy cofnąć tu. Ale nie wiem, czy tak cofnę. Kurde, na żyletki. Że tak powiem. Okej. Okay. Zaraz odjedziemy. Wiecie, to ja jestem tutaj taki pedancik z lekka. Ja to lubię mieć wszystko ustawione, tak wiecie. Tut git malina, nie? Dobra. Jedziemy zająć się tymi zwierzakami teraz. W końcu. Silos jest duży, ale tutaj nie mam nic. Ja bardziej mam w belach, wiecie? Pobrałem sobie wczoraj szpakowo, nowe, po aktualizacji i wywala mi do pulpitu, nie? Tą mapę. Tą mapę wywala mi, Elm Creek, czystą mapę, bez żadnych modów. Elm Creek wywala mi do pulpitu gry. Tylko mogę grać na tym, na... No mówcie mi. Ale nie sprawdzałem na odbiorą, czy jest też ten problem, ale szpakowo, czy z modami, czy bez, no wiadomo, z modami tymi, co jest wymagane do tej mapy, ale też mi wywala do pulpitu, ładuje się do 10% i wywala mi do pulpitu, od razu. Tylko tutaj mi nie wywala, nie? Na Hofbergmanie. Nie wiem, dlaczego to tak jest. Nie mam zielonego pojęcia. Czy wy też tak macie? Napiszcie w komentarzach, proszę. No, i tu jest kiszonka z kukurydzy. Z koniczyny. Tfu! Dobra, to im dam żreć. Patrzcie, jak biegną. Poszalały. A ja będę musiał do sąsiada jechać jeszcze po jedno, nie? Żeby mi dał. Ale póki co, na razie im to wystarczy, nie? Zobaczymy w ogóle, ile to im dało, te możliwości, ile one muszą żreć. O, patrzcie, to są te dwie sztuki, co tam są. I tu pisze zdrowie i rozmnażanie. Ale to rozmnażanie to może chodzi, nie wiem o co. Ale patrzcie. Pokarm. Całkowita skuteczność, ale co? Czym ja mam ty karmić i gdzie? A tutaj to jest to jest, wiecie, ten. Tam właśnie to nasienie, nie? Co one będą oddawać tutaj, nie? No, widzicie? A to jest nic. Teraz jeszcze patrzcie. To jest tylko 40%.
jeszcze paszę objętościową muszę im przywieźć, żeby, wiecie, mieli wszystkiego tego, nie? Bo ja mam dopiero 40%. A żeby miał 100% wydajność, to muszę mieć 75 albo 80 chyba, dokładnie, nie wiem, nie pamiętam. Czyli teraz paszę objętościową. No to czyli, a pasza objętościowa? Ale to jest pasza objętościowa. Czyli trawę kondycjonowaną. Ale ja tu miałem przywiezione trawę kondycjonowaną i dupa tam. Ale przywieziemy siano. Albo siano z lucerny, a wyjedziemy z tym i zobaczymy, bo one jeszcze nie są, one jeszcze nie mają nawet 70, nic, tylko 40% mają. I zobaczcie, całe byczkowów na 10 tych byków tylko, tak? A gdzie reszta, jak miał 100, to ja tu miliony muszę mieć tego. Ale najgorsze, że ja nie wiem, gdzie te się karmi tutaj, nie? Dobra, jedziemy ten byczkowóz. Nie, tu go zostawimy na razie. I zobaczymy, co ja mam tam na tym. No też mam jeszcze chyba siano od sąsiada. Dał mi też. Dał mi jeden byczkowóz, jeden paszowóz się znaczy i jedną przyczepę samozbierającą. Ale ja mam siana w cholery u mnie na gospie. To pojedziemy z tą przyczepą po siano jeszcze jakby coś. Dobra, też mam policzynę. Siano z koniczyny. Dobra, i... A tam była kiszonka z koniczyny, nie? Widzicie? To one tu wszystko jedzą z koniczyny. Oni wolą koniczynę. Czyli tak, patrzcie. Mam podstawa, że jest kiszonka z koniczyny. Siano z koniczyny. I teraz pasza soczysta. Co to jest pasza soczysta? Pasza soczysta. Burak cukrowy. No patrzcie, wszędzie jest ta cholerna trawa kondycjonowana, ale, bo to czekaj, patrzę, ale... Ale nie jest to to? Nie, to jest do innych zwierząt. To jest do tych, do cholernych kogutów chyba. Które można, i do tych kur chyba. Nie do kogutów, które można karmić. Ale na tą fermę, a tego nie mam kupione, nie? Dobra, idziemy po takim bądź razie po siano. Nie po siano, co tam pisało? Co ja muszę mieć? Czekajcie. Po buraki, nie? Mogą być. Buraki mogą żreć. Dobra, pierw pojedziemy tam i ja muszę przyczepkę jakąś wziąć. No bo mam dopiero 70%, a jeszcze 10% co najmniej, nie? Albo to, no to jest dobry wybór, nie czekajcie. Jeszcze raz to sprawdzę. Ziemniaki, posiekane ziemniaki. Marchew, mutu. Patrzcie, ja mam dwa muta. To pojedziemy po mutu. Pierw zobaczymy, bo ja mam... przerobione muto, dzięki Antonowi, pokazał nam, znaczy poradnik z tego zrobił, jak dodać muto, jak się ma browary, nie? Swoje browary na gospie, to jak to zrobić, nie? Przenieść, nie? Znaczy dodać tutaj do Maze Plus, nie? Bo pamiętajmy, że samą Maze Plus to jest Maze Plus, ale Maze Plus ma także Hofbergman. W mojej mapie ma Maze Plus. No dobrze stanąłem?
No leci siano. Dobra, to niech to siano sobie tu naleci. W razie W, nie? Dobra, wagon jest pełny. Ale... Dobra tam. Nie plumkaj mi tu. My musimy iść do browarni. Bo tam jest też muto. Z browaru, nie? I ciekawe, czy to muto im tam coś da. Kurde, też tu nie byłem. Ciekawe, czy tu mąkę mają. Czy mam tu mąkę? Dzień dobry paniom. Patrzcie, ile chleba mi naprodukowało. A to tu gówno stoi. To nie, bo to nie włączone. A ty czemu żeś tego nie włączył, paciuloku? Ty, ale tego włączyć nie mogę. Chleb, a gdzie jest chleb? No chleb. A, bo się nie produkuje, bo tu jest pełen magazyn. Ja muszę ten chleb, stąd ja muszę posprzedawać, ale teraz nie ma czasu, panie. Wiśnie mam. Patrzcie. Z tamtego sezonu. Tego. Tu się sprzedaje wiśnie. Ale też teraz nie mam czasu. Ale pozbyłem się tych cholernych wszystkich tych skrzyń, co tu miałem kiedyś. Browar też się nie kopiszczy to. Patrzcie, palety trzeba przestawić tam, bo nie ma palet. Trochę mam tego piwa, tu powiem. I po palety trzeba gdzieś jechać właśnie. O, ale tu mam to muto, o czym ja mówię, nie? Patrzcie. Tu. Widzicie? To jest muto. Ja to muto właśnie zawiozę. Tu to jeszcze dopełnię. Stówka będzie? Jest. Dobra, jedziemy. No i to jest mój elektryk tutaj, nie? Właśnie. Patrzcie, już ma 21 godzin natrzaskane i tylko raz był ładowany chyba. Z tego, co mi się wydaje. No ja wiecie, nie jeżdżę na ryby, nie? Wiecie, tak na pierdoły, nie? Mały cwaniak. Ale te przyczepki małe są. Taka mała przyczepka, ale 1600 litrów ma, nie? Niby. Kurde. Może te byki tam trzeba karmić, no nie wiem, jakąś tym... taczką trzeba tam wjeżdżać czy czymś, no bo też tak może być. No bo na taczce praktycznie wszystko też możemy wozić, nie? Wiecie, wszystko trzeba obsykać, nie? Jak to mówię. No, jak to mu to mogę tu karmić, no to będę zadowolony, nie? Bo świnie na pewno mogę karmić, nie? Mutem. No właśnie, a tu niekoniecznie. No to dupa zbita, panie. Oni nie chcą takiego muta. To im trzeba będzie przywieźć te buroki. Mam rozdrabniacz do buraków, ale nie mam, czy mam... przeniesione safe, w sensie w silosach. Kiedyś miałem właśnie duże pole z burakami. I mam od cholerę buraków i ja miałem w silosie takim, wiecie, ten silos, taki multifrut, nie? Tam, gdzie mam winogrona, właśnie. Tam postawiłem sobie ten silos i tam teraz przechowuję aktualnie winogrona, których normalnie, bo mam już zebrane. To bym musiał je wysypać na ziemię, no ale jak winogrona na ziemię, to lepiej niech są w silosie, że nie ma ich w ogóle widać, nie? A są, nie? To już tak zrobiłem to bardziej, nie? Wiecie, nie?
Dlatego postawiłem sobie silos multifruit i tam sprzechowane, ale nie, teraz nie wiem, czy tam są też te posiekane no te buraki, ale to się inaczej nazywa. Nie pulpa, tylko... No wiecie, o co chodzi mi. Patrzcie, bo tu wjadę do świnioków i do świnioków ja będę mógł tu wyładować to muto, bo do świnioków to jest przepisane tylko, nie? Ogólnie. O, widzicie? Muto. No i to im dam, nie? Jak tu już jestem. Bo i tak tu coraz tym mutym się zrobię, nie? No. No, no to dobra, to... To inaczej. Tu stoi przyczepka. Dobra, to tu idziemy zawieźć z powrotem. Tam niech to stoi. Wiecie, tu musi być wszystko na swoim miejscu, żeby to miało ręce i nogi, nie? Bo potem ja tego będę szukał na mapie, gdzie to jest, gdzie ta przyczepka. A tak, o, jest wszystko, wiecie. Ciągnik jest podpięty pod to, co ma być. Ja wiem wszystko, gdzie co jest, nie? Dlatego ja tego rozpiziaju nie lubię, za przeproszeniem, nie? Dobra. Kurde, to przez to lustro chore, ale na takie wielkie od tej wycieraczki tu. Jakie widzę, za przeproszeniem. I cofam jak taki ostatni. Wiecie. Dobra, R. Wiecie, bo to trzeba wybrać, nie? Bo potem produkcja nie idzie dalej też, nie? No właśnie, już koniec. Ale. Odpniemy to. Bierzemy tego cwaniaka. Jedziemy po przyczepkę, bo wiem, gdzie stoi pusta. Patrzcie, już też się psuje, widzicie? I on nie dość, że jest teraz w połowie zepsuty, patrzcie, to ma mało paliwa. I teraz jak ja bym go puścił na autodrive'ie, to daję wam go... Zaraz zobaczymy. Daję sobie głowę uciąć, że on pojedzie się naprawić. Na pewno. I ciekawe, czy nie zatankować, nie? Ale naprawić na bank by jechał, nie? I ja ciekawy jestem, gdzie on pojedzie się naprawić, bo ja miałem warsztat naprawczy, jest tutaj na gospie u mnie. Czekaj, ja wam pokażę. Tu był kurs, o i tak, on jechał, ale ja... O, tu był kurs i tu przyjeżdżały i tu się naprawiały same, nie? No i tu zawracały, ten mały zawróci. Ale większe rzeczy tu nie nawrócą, nie? No i o to właśnie chodzi. Patrzcie, i znów zgasł. No i on pojedzie mi się naprawić. Dobra, to zrobimy tak. Zobaczymy, co on zrobi. Ja tą przyczepkę mu podepnę. No bo tu właśnie stoi przyczepka. My tą przyczepkę sobie ukradniemy na razie. Cofniemy. No, już cofnął. I teraz... Jedno pytanie. Za 100 punktów. Czy... Ja mam... W silosach... No... Właśnie... Dupa. Buraki cukrowe mam, ale nie mam posiekanych. O to mi chodziło. No to trudno. To zobaczymy pierw z tymi burakami. Jedziemy napełnić buraki. I stamtąd ja go puszczę, żeby on jechał właśnie... No tam wiecie, do tych byków, nie? Tylko, że on zrobi taki myk, ja już wiem o tym, na pewno, że on powinien się albo naprawić, albo zatankować, nie? Ale zobaczymy. Tu mam buroki. I teraz nie wiem, czy tą małą przyczepką, czy ja dobrze stanę, nie? On leci dobrze. Dobra, git malina. No i właśnie puścimy go, żeby on do tych byków tam jechał, cholerny. Dobra. Czekajcie.
tu już jest wyjazd, tu może być, dobra? I teraz tak. Ja tu mam jakieś kursy, mu głupie, ale nas to nie interesuje. Nas interesuje sama przejażdżka. I tu to nasienie tam było, nie? I zobaczymy, co teraz on zrobi. Czy on pojedzie tam? Czy on się pojedzie zatankować i czy co on zrobi w ogóle? A, widzicie? Czyli nie może dotrzeć do naprawa. Dobra, okej, to ja wiem, o co chodzi. Dobra, już nie wyświetlę mi tego komunikatu. Czyli jest coś, jest jakieś połączenie zerwane, że on nie może jechać. Dlatego ja to muszę sprawdzić. Bo tak jak mówię. A naprawa jest właśnie, ja miałem tutaj na głos, że przed chwilą pokazywałem, ale on tam nie chce jechać. To widocznie on tylko chce się naprawiać na gospodarstwie, z tego co ja widzę. Czekajcie. No nie może dotrzeć do naprawa. Dobra, dobra. I widzicie? I on chce się jechać naprawić. Tu jest na pewno, gdzieś mam jakiś jest mankament związany z tym, że tam gdzie jest sklep, bo to jest w sklepie, nie? A sklep widocznie nie należy do nas, więc tam on się nie może naprawić jako w sklepie, nie? No ja tak myślę, nie wiem czy to jest prawda, ale zaraz się okaże, nie? Mi chodzi bardziej o to, że są punkty dobrze zrobione wszystkie, nie? I teraz tak, tutaj. Tu jest dobrze. Tu on by skręcił. Tu by pojechał. Dlatego ja mówię, że on w sklepie, mi się wydaje, że on tutaj, bo tutaj możemy przyjechać też, o tutaj widzicie, naprawa pojazdów. I ciekawe, czy ja tutaj F1 włączę? A, bo tu nie ma takiego czegoś, że... No, a czekajcie. To pojazd likwiduje. Naprawa. Dobra. Teraz zobaczymy. Ja muszę tutaj zobaczyć właśnie. Bo jak nie, to bezsensowny jest ten punkt tutaj zrobiony, nie? Ale nie, no to ma być. To ma być. Ale ciekawe, czy ja te mam te kursy porobione? Bo chodzi o to, że on widzi, że jest naprawa. Dobra, to mniejsza z tym. Jedziemy tam, tam gdzie on ma się naprawić. Czyli on nie pojedzie do tych zwierzaków, dopóki on się nie naprawi. Taki monit wyskoczył mi. Że on nie pojedzie do tych zwierzaków, dopóki się nie naprawi, a że się nie może naprawić, bo nie może znaleźć kursu. A ja te kursy mam celowo, że tak powiem, mam celowo odhaczone, albo tamte maszyny będę musiał przenieść w inne miejsce, że po prostu on, ciągniki tam nawrócą, no bo ten tu nawróci oczywiście,
ale inne ciągniki, takie dłuższymi zestawami, na przykład, nie wiem, z pługiem, albo na przykład, no nie wiem, z siewnikiem, a nie daj Boże, ciągnik z przyczepą będzie, albo z dwiema, no to już w ogóle nic nie ma o czym gadać, że tam wróci, nie? Albo kombajn. Ja muszę tam zrobić takie coś, że oni się naprawią, ale one wycofają. Od nowa muszę tam kursy porobić, bo one tam, owszem, one przyjadą i się naprawią, ale one nawracają, o to chodzi, nie? Czyli biorą zakręt w lewo i nawrotkę robią, nie? A ja tam musi być tak, że one cofną i wtedy, wiecie, nie? Bo ja wam tu pokażę właśnie. Tu jest w ogóle natworzone, że masakra, nie? I teraz on pojedzie tędy. Patrzcie. Widzicie? Ja mam tutaj naprawę, jest tam, nie? Przy moim warsztacie. Ale on się nie mógł naprawić, bo ja mam powyłączane mu, nie? I teraz my zrobimy tak, że pojedzie się naprawić, nie? I teraz ja go wyślę na przykład stąd. Tam, gdzie on ma jechać, nie? Czyli on ma jechać teraz do produkcji nasienia. Patrzcie, widzicie? I teraz on pojedzie, ale pierw jedzie się naprawić, bo jest roztrzaskany, patrzcie, nie? Na dole ma bateryjkę, znaczy to nie jest ten od tego, ale jedzie się naprawić, nie? Albo autodrive go naprawił. Bo teraz dokładnie nie wiem, jak to działa. Nie, on pojedzie się naprawić. Bo ja nie mam, że ten... Kurde, nie rozumiem tego, ale zobaczymy. No, zobaczymy, co on odwali, nie? No i on się jedzie naprawić, widzicie? Tam, gdzie mówiłem. Czyli w państwowym on się nie naprawi, w tym sklepie, gdzie maszyny można kupić. No, tylko on się tu naprawi, nie? Patrzcie. I tu się naprawi, nie? Patrzcie, mam 968. Widzicie? Minus 3000, widzicie? I one tutaj nawracają. Ten tu nawróci. Ale pozostałe długie zestawy, no to nie wiem, czy tu no tak sobie nawrócą, nie? Patrzcie, i teraz on pojedzie do tych byków dopiero, nie? A jak będzie miał zatankowania za mało, to on się na tą stację tam pojedzie zatankować, gdzie przy tym CPN-ie jest, nie? To wam pokazywałem, nie? No, także, no widzicie, tak to działa. Czyli po tym, jak zakończę tutaj nagrywać, to po prostu tamten kursy są niepotrzebne w tym sklepie, nie? Owszem, on tam przyjedzie, jak tak dla fanów, co tam mam wjechać czy coś, nie? Ale ogólnie, żeby się naprawić, no to on się tylko na gospie naprawia, widzę, nie? Chyba, że to w plikach tam można gdzieś zobaczyć i zobaczyć, czy to może coś w ustawieniach trzeba tam zmienić, nie? No i teraz on tu normalnie przyjedzie, nie? Ale się muszę pierw naprawić, nie? On robi takie podjazdy, no bo tu stoi ten beczkowóz, a on się go boi, a tu jest ten punkt, nie, końcowy. No ale już tam pal licho, nie będziemy go tu tam, wiecie, drażnić, nie, że tak powiem. Widzicie? Jednak burakami można. Chociaż przy okazji ja sobie po odcinku co tam przemielę te buraki, nie? Wiadomo, nie? Czyli buraki, siano z
koniczyny i sieczka z koniczyny musi być tutaj. Teraz zobaczymy. Patrzcie, ale to mało. Ja tego muszę przywieźć od cholery. No, żeby tak połowie było, nie? A jeszcze patrzę treściwą. Ale to już jest tak, 40, 70. Mam 90%, nie? To już jest jak dobrze, nie? Ale to jest mało tam, nie? No bo wiecie, taką małą przyczepką, no to co? No to nie ma co, ale jeszcze. Co tam pisało jeszcze? Jeszcze pasza treściwa. A co to jest pasza treściwa? To co bym musiał mieć? Duka, koncentrat paszowy. No to mam chyba. A w ogóle tu sobie postawię taki silos też. Tą dukę właśnie, koncentrat paszowy. Ale to nie dziś. Ale jedziemy sobie jeszcze uzupełnić tym. Bo ja mam chyba w silosie. A mam trzy takie silosy. Jeden stoi u tych. U owiec z kozami. Drugi stoi u koni, ale oni mają tam swoje. Ale na gospie stoi u krów. To jedziemy tego, co do krów. To tam jest ten koncentrat paszowy, na pewno, nie? No i to wszystko. I widzicie, cztery składniki trzeba dawać, nie? Na Maize Plus, nie? To nie jest tylko, że TMR-em, nie? Jest jedzenie, że tak powiem, żywność jest zróżnicowana, nie? Dobra. Dla kurczaków 0. 0. 0, 0. O, to jest to. To ja muszę mieć. I taki silos sobie postawię. No może tam taki sam, a może ten mniejszy, nie? Bo ten jest ten większy, nie? Dobra. Wiecie, ja na początku... też one, widzicie, jedzą, nie? Ja na początku, wiecie... Krowy, ja lubię krowy, bo krowy dają mleko, nie? A z mleka jest pieniądz, z mleka jest ser, z mleka jest masło. Wiecie, dużo produktów jest z mleka, nie? A co, z byków? No teraz z tych byków też jest kasa, będzie z tego nasienia, nie? Całego, nie? No ale ile to potrwa i kiedy, to ja nie wiem, co będzie. A właśnie muszę to rozkminić, jak się te dwa byki trzeba nakarmić, nie? Bo ja nie wiem, czy one się tam, czym się tam karmi, nie? Znaczy, ogólnie, no tym samym, co te byki na pewno, tylko że chodzi o to, że ja tu nie widzę właśnie triggerów ani nic, nie? Znaczy nie ma koryt, ani tego, nie? Patrzcie, a tym nie mogę? A to nie ta pasza. To musi być inna ta... Kurde, czekajcie, bo teraz zbaraniałem. Jaka to miała być pasza? No treściwa. No to pasza treściwa. No mam ten to. Koncentrat. Ale tego nie chcą żreć. Może ten by żarły. Albo paszę mineralną. No widzicie? Tutaj nie ma. Tego nie mogę. Nie chcą tego żreć. No to jak te nie chcą, to też nie będą. To... Czy mam tą mineralną? No widzicie, to jest takie testowanie, chociaż nie muszę im tam teraz dać, nie? No bo mam już to, nie? Ale to są, wiecie, to są takie pojedyncze, nie? Ale główne składniki
to jeszcze pojedziemy z tym sianem zobaczyć, nie? Czy to siano nam coś da? Bo siano może dać trzy składniki, nie? Ale zmiksowane z czymś razem, nie? Kurde, piórko, tak? To nie chciałem. To wy macie. W takim bądź razie. Patrz, od razu wstają do żarcia. Czy ja tu mam mineralną samą? Kurde, jeszcze wylazłem. Jeszcze źle podjechałem, nie? No patrz. No tego nie chcą. I tam są wszystkie namalowane zwierzęta. To może to będą chciały. Bo na serio, nie wiem o co chodzi, nie? Widzicie, każde zwierzęta mają podobne mikstury do karmienia, ale widzicie, no te wszystko żrą krowy. Ale je najlepiej karmić tym, żeby dawały mleko, to też są inne kiszonki właśnie, nie do tego, no. Chociaż to tam chyba tak nie działa, tam, że kiszonka z tego jest lepsza dla krów mlecznych, kiszonka ta z takich. Dlatego nie sprawdzałem tych wszystkich kiszonek, nie wiem. Ja bym to musiał obadać, nie? Albo sobie zobaczyć, może Anton jakiś poradnik ma na ten temat, bo na przykład, patrzcie na to. Bo na przykład tak, patrzcie, tu jest mieszana racja, realistyczna, 40%, 40, 40 i to jest to wszystko dla młodego bydła, młode bydło i bydło mleczne. Ale co to jest? Mieszana racja, czyli co to ma być pomieszane, bo ja tego nie wiem właśnie. Także według mnie to jest TMR normalny i koniec, zwykły. Tak na moje, nie? A! Widzicie? I to one chcą. Czyli jest różnica. Byki, powiem wam, że są kurde wybredne. I zobaczymy, ile nam to dało procent. No nie dużo, tyle samo. Ale jedno. Ale jeszcze ostatni raz jadę i przywiozę im siano. Bo jeżeli dam siano, niektóre pasze, na przykład jak TMR czy coś, dają trzy składniki od razu. Tam po trochu im tam dopisuje się, nie? Na przykład TMR dacie, to TMR wzrośnie wam i białkowe, i soczyste, i to wszystko tam im rośnie, nie? Do każdego tam z drzewka dodaje coś, nie? Ileś procent, nie? Kurde, kończę ten odcinek, bo będzie długi, jak nie wiem, a tak nie miało być, no ale... No wiadomo. Chcesz pokazać coś? To pierw musisz to zrobić, pierw tamto, potem to. No i tak jest to, nie? Czyli taki silos, co będę musiał kupić. Kupić, no bo na razie nie mam tego, nie? Nie mam tych składników wszystkich, nie? Wiecie, nie? W sensie, że... No ze sklepu będę musiał kupić, nie? Proste. Dobra, jedziemy jeszcze z tym sianem. Zobaczyć, jak kończę ten odcinek. Czy zwykłe siano też jest dobre? Czy może muszą mieć siano
jak to się mówi, z lucerny albo z tego, z koniczyny właśnie. Bo to mnie też zastanawia, nie? Bo ja tam siana od cholery i trochę, nie? I tam pracuję chyba jeszcze cały czas. Prawa. Bo nie było wszystko przerobione, że tak powiem. No ale nie wiem. Bo siano myślę, że bardziej dla koni, ale one też inne siano jedzą niż normalne. One nie chcą takiego tam zwykłego siana, wiecie, nie? Jak Maize Plus jest, to już co innym chce, nie? Lepsze rzeczy, nie? Dopóki nie wytestujesz, panie, to nie wiesz, nie? No, siano też chcą. No wiadomo, bo pisało, że siano chcą. Ale co to da, to siano? Czy da coś nam jakieś większe te? Chodzi mi w sensie, czy na drzewko urośnie, nie? Tam. Tak, widzicie? Tu nam urosło więcej, nie? Paszy objętościowej, nie? Czyli jeszcze to do końca, to im dowiozę te cholerne buraki. Trochę. I tej paszy, nie? Ale co z tymi? Bo ja nie wiem, jak te nakarmić. No i widzicie, trochę jeżdżenia jest, nie? Żeby je karmić, nie? A jak będę miał silos i te kiszonki tam będą już zrobione, no to tam wszystko na miejscu jest, nie? Wtedy. A tak, widzicie, teraz trzeba kursować w taj nazad, nie? A to teraz mam czas zatrzymany, a tak to już normalnie to już godzina by w grze minęła, co najmniej, nie? Chociaż ja mam ustawione, wiecie, dzień w miesiącu mam 2 dni w miesiącu, nie? Także ja i tak bym zdążył na wszystko, nie? Ja mam u mnie jest taka podstawa, że wiecie, ja zaczynam grę, kończę grę, na przykład grać. Kończę grać na przykład o tej, nie? Kurde, gdzie ja tu jadę? Dobra. Kończę grać o 22 czasu gry. Idę spać i wstaję. Wstaję o 22, nie? O 6 rano, nie? I pierwsze co? To ja karmię wszystkie zwierzęta na farmie. Pierwsze co? Ja karmię zwierzęta wszystkie, nie? Także... Wiecie. I potem ja robię tam inne rzeczy, nie? Kurde, ale te przyczepy to są wielkie. Jak ja tu napierniczę tych buraków, to tam zawalę wszystko, ale mogę przerwać ładowanie, nie? Muszę takie sobie przyczepki, takie pośrednie ja miałem, ale nie wiem, gdzie one stoją. Albo sobie kupię od razu. Patrz, ten też już się nadaje na naprawy. Ja sobie całem ze 150 godzin i sobie kupię nowe, nie? No, to jest ta przyczepka do chmielu, nie? Nie wiem, czy wiecie, nie? No. Ale tak. Tu. Tą mam, ale takie mniejsze były, takie kurde. Od nich właśnie też była taka, a taka, taka. Ja tu dużo modów nie mam, nie? O taką właśnie, ale to jest, o, to jest ta przyczepa od nich. 4 kafle ma, a jak z tym, to tą bym założył. Tu fendoskę mają być. Fend. A te burty, to nie wiem, czy to ma więcej dosypać, czy coś? A tak, 6000, no. Okej, okay, dobra. Dobra, dobra. To po 6000 tak akurat starczy, nie? Tylko my musimy sobie ją zrespimy ją. Okej.
I ten, widzicie, on też już jest do naprawy i do tankowania, nie? Bo on ma już, patrz, ma 47 godzin, ale co tak szybko? A, bo ja kursowałem nim dużo razy. Teraz ostatnio. Dobra, to pojedziemy po te buraki. Bo one dają 20%. A buraków mam od cholery i z powrotem i będę musiał po odcinku sobie wziąć te buraki. Ale te dwie przyczepy, co tam stoją w tym pilosie przejazdowym, sobie wezmę i pojadę tam, gdzie są winogrona, bo tam mam ten tą maszynę, ten taki, wiecie, ten tą łopatę taką czołową, nie? Co się do ciągnika doczepia i wrzucacie i wiecie, jak zrobiłem? Jak to robiłem? Kurde, gdzie ja radę? Że, o, tu stoi tam przyczepka, a na ziemię mongą. Brawo ty. No właśnie. Ale tam to się przydadzą. No i chodzi o to, że ja tam mam silos, ten multifruit. Ja te buraki tak tu leżą, to ja je mogę tam do silosu wrzucić, tak? A jak ja je wrzucę do silosu i podjadę tym, no jak to się mówi, no tym rozdrabniaczem, nie? Ja wam to może pokażę teraz na odcinku. Ja wam to pokażę, o co mi chodzi. Że jak ja wrzucę, ja to zrobię. Teraz pojedziemy zrobić to, bo to jest chwilę, moment, bo akurat on matura. I to jest dobra okazja właśnie, żeby wam pokazać fajny myk, jak ja to robię. No, dobra, mam 6 kafli, nie? Dobra. Teraz jedziemy z tym. Panie i panowie, jedziemy do winnicy. Ja te buraki sobie przerobię na te... Rozdrobimy sobie, posiekamy je, nie? No i zdradzę wam fajny myk, nie? No może wiecie, niektórzy wiedzą na pewno, nie? Ale co niektórzy mogą nie wiedzieć? Daleko nie ma, także... Jedziemy. Z burokumi. Ale to wygląda nawet, nie? No i tak ogólnie, to ja w tamtym silosie właśnie też nie miałem przyniesione. Bo ja tam miałem te rozdrobnione buraki, nie? Ale nie przyniosłem tych buraków, widocznie. Dobra, my tu hamujemy. Puścimy go, niech sobie jedzie. Dobra, jedź sobie, jedź. Teraz patrzcie, ja robię taki myk. Ja je tutaj wyładowuję, nie? Nie, bo tutaj przyjmują. Kurde, czy przyrnął chłop w silos. O, na przykład. I buraki. Wyładowuję je. Normalnie, nie? I teraz robię taki myk. Tą przyczepkę. Zostawiam tu. Ja robiłem taki myk właśnie tutaj. Bo to jest silos tutaj, jak mówię, multifruit. Ale tu stoi takie ustrojstwo, którego, kurde, ja nie mogę teraz podpiąć. Jak nie można?
mieszkajcie. No. Jak nie można? Coś mnie tu zdziwiło. Ono było odwrotnie. I teraz patrzcie, co ja będę robił. Czekajcie, ja to muszę podnieść do góry, żeby to leciało na dół. O. A nie wiem, czy... Kurde, obciążnik będę musiał mieć, bo ja się zabiję, ja... No, dobra, dobra. Musimy jechać jeszcze, wiecie co, po obciążnik. Po... Ja mam 3-tonowy obciążnik u mnie na gospie, 3300 ma, sorry. Ja muszę po niego jechać, bo ja tego nie zrobię, żeby wam pokazać. No i to jest ta maszyna, wiecie, z podstawki, nie? Można kupić ją, nie? Ten figel tam, nie? Srigel. Musimy jechać, no niestety, zapomniałem o tym, że ja muszę mieć obciążnik. Ale dobra nasza. I my te 6000 przerobimy na te zrębki poraczane. O, wysłodki to się powinno nazywać buraczane, wysłodki. Jakoś bardziej tam. Dobrze, to tak blisko jest, nie? Bo tak prawdę mówiąc, to kurde... Tam aż na koniec mapy po to jeździć, co to mi się by nie opłacało zbytnio. Dobra, hamuluj, Jolek. Git. Dobra, stoi, maszyneria. Kurde, aż driftem weszłem, bo... No bo to trochę waży, nie wam powiem. Ale teraz, panie, teraz nas nic nie przeważy. No Fenda 3300 on ma. Dokładnie. Dobra, dobra. Ja to dawno miałem zrobić, ale no wczoraj walczyłem z tymi winogronami, nie? Tam oczywiście Corsplay pomagał mi, nie? Ale wiecie, Corsplay nie odwiezie winogron, jak ma pełen zbiornik, bo on nie wyjedzie z tych rzędów, nie? I dlatego jak on kończył, ja przejmowałem pałeczkę, jechałem do przyczepy wyładować. Sorki. I dalej go puszczałem od tego miejsca, co skończył, nie? No i tak w czasu realnego to powiem wam, że zajęło mi to gdzieś prawie 2 godziny, nie? 2,5 godziny. To moje pole połączone, bo ja mam winogrona te połączone w jedno pole, nie? A tu są moje chmiele, nie? Te magazyny są pełne, nie? Na razie nie sprzedaję, nie? Też było od cholery z tym jeżdżenia, nie? Powiem wam. Ale się opłaca, nie? Dużo hajsów daje. Dostajecie za to, nie? I teraz ja robię to w taki sposób. Już wam mówię. Słuchajcie, bo przerwałem w ten dzban. Teraz tak, ja robię tak. To on tak ma, niech ma, ale tak, jakoś, czekaj. Ja tak to miałem, o jakoś, o tak. Podjechałem. No, podjechałem do Teges, nie? Majonez. I teraz tak. Kurde, jeszcze krzywo.
Dobra, musi być pełna profeska, nie? Będzie? Nie będzie. O! I teraz tak. Ja brałem tak. R. I co mam teraz? Teraz patrzcie na to. I teraz tak. Start i I. Czekaj jeszcze raz. Nie, gdzie to było? A wyładuj, czekaj. Ja już zajmę Mongo. Tak i teraz. Włączyć, ja to mam, żeby to rozdrabniało, nie? I czekaj, patrzcie na to. R. O. Czekajcie, bo to jeszcze raz muszę zrobić. Aż to sprzemieli, bo tak to nie pójdzie. Teraz, o. No to leci czy nie? A bo już nie ma tu już nic. No ale zemię mongą. Dobra. I teraz tak. Ja sobie to tu odepnę. I to zostawię, bo będę wiedział na przyszłość, nie? Znaczy nie ten. Tylko tu, czekajcie. No patrz, nie to. A, nie mogę tego odpiąć. Dobra. To jak to tu leży, to będę wiedział. Ten obciążnik. Tu sobie go położę. Dobra. Bierzemy to. No patrz, ale teraz to nie będę przeszkadzać. Co ty, chłopie, robisz? No bo chcę szybko i się widzicie, motam. Dobra. Ale tak jak mówię, z tymi dwiema przyczepami, jak tam przyjechałem, nie, to raz dwa szło, nie? No a tu 6000 to tam, no w sekundę on to tam zmienił raz dwa, nie? Ale chodzi o to, że teraz nie będę im dawał buraków, tylko będę im dawał co? Już rozrobione buraki. Patrz, jeszcze wyszedł chłop. O! Widzicie? A! To ładnie wygląda, nie? I teraz jadę z tym do byków. I tak to będę musiał robić, nie? Normalnie, nie? Bo te buraki tam i tak leżą, nie? A tak to lepiej wygląda, nie? No i tak, jak one są w tej formie przerobione, to można ich dawać właśnie do paszowozów, nie? I mieszać też, nie? Bo całych buraków raczej nie wrzucicie, nie? Zatankować by chciał. No ale to tam on sam pojedzie. Dopóki mi ten, jak będzie mi często gaz, to wtedy tak, to ja go tam puszczę w jakiś tam kierunek, to on pojedzie automatycznie, bo on tam będzie wiedział, że nie dojedzie na przykład. Dlatego on się pojedzie sam zatankować, nie? Tu przyjedzie się zatankować, nie? Bo jak mówię, tam na cepenie tam zlikwidowałem, to tam już nie ma, nie? Tylko ja tutaj nie mogę im wysypać 6,
tylko trochę wysypię im, bo wtedy tamtego drugiego już nie dosypię, nie? A ja bym chciał, wiecie, tak, żeby to było trochę porówno mniej więcej, nie? Ups. Dobra, zobaczymy. Z tymi kurde zwierzakami. Patrzcie, jeszcze mogę. Dobra, dobra. Dobra, połowę. Patrzcie, widzicie, idzie, nie? No już jest 4000. Ale tu... Dobra, tu to całe wsypię im. Wtedy. Oj, dupa. Nie miałem całego wsypać, bo tu już jest koniec, widzicie? Tego za dużo tutaj nawaliłem. Tego siana. Bo tu już było trochę, nie? A ja tu dowaliłem tego siana trochę, nie? A ja tak będę się starał, wiecie, żeby było na żółto te trzy słupki były tutaj, nie? Wtedy. Tu, ale tu, żeby było pełno, czyli 65 tysięcy, ale tutaj, żeby były żółte wszędzie, nie? Patrzcie, na rok potrzebuję 62 tysiące litrów. A na dzień 2000 litrów, nie? Potrzebuję. No, czyli na dzień 2000 litrów. A ja karmię zwierzęta właśnie co dzień, czyli rano. Także ja jestem na bieżąco, tylko tam będę ja jakąś część dosypywał czegoś, nie? No. Ale tu, co ja tu im mam dać? Te potrzebują 400 litrów na ten. Kurde, ja to muszę to wytestować, nie? Dobra, ty tu stój, przyczepam jak tu jest. Ja ten beczkowóz zaprowadzę na gospę. I nie wiem. Ja muszę przyjechać tu z jakąś taczką. No nie wiem. Dajcie znać w komentarzach, jak wy karmicie te byki, bo ja nie mam pojęcia. Bardzo bym prosił. Cóż, a ja będę kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli to prosiłbym o łapkę w górę. No i cóż. Zapraszam na kolejne odcinki na Hofbergmanie. Może już następny będzie na nowej wersji mapy. No nie chciałbym nagrywać, wiecie, tych odcinków z bety, bo wiecie, w finałowej wersji może się coś zmienić, nie? I znów trzeba będzie coś nagrać, nie? Także jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, życzę miłego dzionka. Cześć.